Cieszę się i dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie, bo może sobie na co dzień nie zdajecie z tego sprawy, ale robicie bardzo dobrą robotę dla miasta. Oczywiście sukcesy sportowe i emocje, które widzieliśmy przed chwilą, tego nic nie zastąpi i za to w imieniu swoim i kibiców bardzo Wam dziękuję. Popatrzcie, nasi piłkarze, których tutaj nie ma, ja mam nadzieję, że za rok będą. Prawda, że przyczynią się do tego, żeby można było takie zaproszenie do nich wystosować. Zajmują drugie miejsce w rozgrywkach i to jest porażka. A piłkarki zajmują drugie miejsce i to jest olbrzymi sukces, o którym mówimy. Bo jest akurat taki regulamin, który mówi o tym, że z drugiego miejsca się awansuje. Czyli srebrno może czasami wyglądać bardzo różnie. No tak samo, jeżeli chodzi o to, co futsaliści zrobili. W zasadzie myśmy w tym sezonie wygrali wszystko. Super puchar, puchar polski. Byliśmy najlepsi, jeśli chodzi o sezon zasadniczy. I tylko te 5 dni zauważyło, że nie uzyskaliśmy złota, w pewnym momencie słabsza forma i tak się to zrodziło. Także przychodzi nam cieszyć się ze srebra, ale myślę, że ten rok zapamiętamy jako rok, w którym tych sukcesów było sporo. Tak trudno w sporcie zespołowym uzyskać takie puchary, takie medale. Te medale również przekażemy tutaj do Urzędu Miasta, bo uzyskać medal w kategoriach Mistrzostw Polski czy Puchar, no to jest to przeznaczone dla nielicznych. Cieszę się, że bardzo, że wśród tych nielicznych jesteśmy i tak jak powiedziałem, ta dobra współpraca z Urzędem Miasta bardzo w tym pomogła. Mam możliwość kolejny raz tu wystąpić przed Państwem, przed Panem Prezydentem, dlatego jest mi niezmiernie miło. Wiemy, że nie zawsze może Pan być na naszych meczach, ale widzimy, że na tych meczach, których Pan jest, jesteśmy z tego zadowoleni i my to też dostrzegamy. Dostrzegamy, że na tych meczach, gdzie nie ma Pana, są inni przedstawiciele, czy to Rady Miejskiej, czy zastępcy Pana i z tego jesteśmy bardzo wdzięczni, bo gramy nie tylko dla Herbu Rekord, ale gramy również dla miasta Bielsko-Biała, gdzie jak jedziemy do innych miast, to wszyscy mówią: macie bardzo ładne miasto, fajnie, że tam gracie, macie fajny klub, piękne miasto z górami, wszystko idzie do przodu, wszystkie innowacje, także jest to gdzieś odczuwalne poza granicami Bielska, dlatego cieszymy się, że możemy tak piękne miasto reprezentować. Wierzę, że te sukcesy nie tylko na małym boisku, ale też dziewczyny pokazały naprawdę klasę w tym sezonie. I to bardzo dobrze, bo tak się składa, że bardzo dbamy o to, żeby warunki do rozwoju i do sportu w naszym mieście miały zarówno panie, jak i panowie na tych samych warunkach. I też kolejnym odzwierciedleniem tej polityki miasta jest to, co dzieje się w klubie Rekord. Za to bardzo dziękuję i jeszcze raz dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie.